Och, jakie miłe charaktery państwo zobaczą w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Przecież byłyśmy na spotkaniu, całkiem miłym spotkaniu. Charaktery i gazetki mamy też z tego. Gazetki mamy. To nie są gazetki, to są takie czasopisma, które są po 13, po 14 złotych. Także charaktery, proszę państwa. I bankiecik, jaki piękny. Także no, to co chwalić, to można chwalić, ale trzeba też wniosek wyciągnąć z tego taki, że nam Polakom brakuje mądrości, psychologii. I tutaj jak się uczą, niektórzy uczą, 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 Biblia mówi, że chcieli być mądrymi, stali się głupi. Na UW, na Uniwersytecie Warszawskim, no to zwykle czego brakuje ludziom, tego brakuje, ale psychologii to na pewno. Także, proszę państwa, jesteśmy w Rechodupkach, Warszawa. Rechodupki wesołe, słoneczne teraz, proszę państwa, jest gazet nie ma tylko, jest ciepło. Państwo zobaczą, jest ogród, biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Taka wrogość taka trochę, bo łapciuchy bardzo nie lubią się fotografować. Bardzo nie lubią się fotografować. No same te łapciuchy. Zobaczymy ten ogród. No ale o co chodzi? Że wracamy do Księgi Izajasza. Myśmy go zabili. Czyli że prorok Izajasz właściwie sam mówi, że myśmy go zabili. Ładny ten park. Dobra, mamo, teraz nie mogę. Damy na razie. Dobra, nie mogę. Mamo, tato, jaka gruba beka. I on mówi, mamo, daj spokój. Także, proszę państwa, myśmy go zabili. Czyli co? Potencjalnie wszyscy jakby jesteśmy mordercami. Druga gruba beka idzie, że wszyscy jakbyśmy byli mordercami. No ale pocieszę was, pocieszę, bo to przecież myśmy go zabili, to pisze prorok Izajasz, który przecież był Izraelitą, był Żydem. Jezus właśnie, że był Izraelitą i że oni go zabili, no to jest powiedziane. Myśmy go zabili, ale wiecie państwo, potencjalnie to prawda, skoro ludzie są niedoskonali, no to są potencjalnymi też i mordercami. Kiedyś, proszę państwa, czytało mi się taki artykuł, ale wypowiedź była, cytat bardzo długi, że gdyby Jezus żył w XX wieku, bo to już dawno było, w XX wieku, trzecia beka, proszę państwa, to ludzie by też zabili Jezusa Chrystusa. Za co? Za całe mnóstwo różnych rzeczy. Ale może choćby i za to, jakby wziął batonika, proszę państwa, w sklepie, to w supermarkecie, teraz to nie, bo się teraz zmieniło. Do szaryczek zapraszam. Ale wiecie państwo, co w takich sklepiczkach małych, jak na Szeligowskiej na przykład, tam gdzie dwie budowy są, no to co z grubsza tam, więcej tych budów jest. Proszę państwa, no to gdyby taki człowiek sobie wziął batonika, no patrzy, że nie ma nikogo, tu trzeba czekać w kolejce, wziął, poszedł, no a to nic takiego, batonik, 5 zł, czy 4, czy co. Także proszę państwa, bardzo dużo ludzi tutaj fotografuje te ogrody, bo to są ogrody wiszące prawie tak samo, jak i ogrody Semiramidy w Babilonie. Były ogrody Semiramidy babilońskie przy kulcie kobiety, jak jesteśmy. Semiramida, Artemida, Teotokos. Proszę państwa, nie o tym. Ja mówię, myśmy go zabili, czyli że potencjalnie jesteśmy mordercami. Abyśmy tylko nie byli w skórze tych, którzy naprawdę Jezusa Chrystusa zabili. Naprawdę Jezus Chrystus był doskonałym człowiekiem, w sensie, że był Synem Bożym, nawet powiedział do faryzeuszy, ale nie był Bogiem i nie przepisywał sobie tego. Powiedział do faryzeuszy, dlaczego chcecie mnie zabić? Czy tylko dlatego, że powiedziałem, że jestem Synem Bożym? Czyli oni czyhali na Niego. Państwo zobaczą,
że właściwie to nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. A teraz to Biblię do śmietnika i swoje mądrości klechy powstawiały na zasadzie drugiego przykazania. Tak jak było, nie będziesz czynił obrazu rytego, nie będziesz temu oddawał czci, nie będziesz temu służył, gdyż ja Jahwe jestem Bogiem zazdrosnym. No to oni to drugie przykazanie zakazujące bałwochwalstwa wyrzucili i swoje. I teraz, proszę Państwa, jak ten Zelewski z tymi krzyżami chodzi, no to on myśli, że te krzyże jego uświęcają. No w sumie to w sumie tak, jemu pomogły te krzyże, oczywiście. To dewotki mogłyby powiedzieć z but, że rzeczywiście to jest ulica dobra. Temat, kontynuacja tematu. Myśmy go zabili z księgi Izajasza. Prorok Izajasz jako Żyd w imieniu Żydów to pisze, no ale wiecie Państwo, jakie to ciekawe. Do parku troszeczkę wejdźmy. Może ktoś się przyzna, że myśmy go zabili, że on, prawda? Ale wiecie Państwo, ludzie religijni kajają się w popiele i wiedzą, że gdyby oni żyli w tym czasie, to by po prostu tak było, bo by byli podjudzeni przez przywódców religijnych, którzy nazywali się faryzeusze i saduceusze. Teraz też dużo jest z faryzeuszostwa, z sadu, tak? Saduceuszostwa. Ja co innego myślę, na co innego jeszcze się patrzę, a mówię jeszcze po trzecie, co innego o czym innym. Proszę Państwa, szczerze mówię, szczerze. No i za tego batonika to taki chłopczyk też niepełnosprawny, proszę Państwa, miał dużo nieprzyjemności i do aresztu go wsadzili. No wiecie Państwo, jak mamy tu w Warszawie tylu tych łapciuchów, którzy pod pozorem sprawiedliwości, jak faryzeusze i saduceusze, pod pozorem prawości, że są czyści, ale szata człowieka nie zdobi, to mimo wszystko taki ktoś, jak jest kształcony na Uniwersytecie Warszawskim, to on myśli, że właśnie zdobi, bo człowiek lubi ładnie wyglądać i ma wszystko piękne i ma wszystko błyszczące. Nawet chłopczyk do mnie mówi, Michałek, nie Michałek, tylko ten Dawidek, mówi, że słuchaj, że trzeba nosić kultowe ubrania, czyli jeansy, struksy, takie różne. Ja mówię, słuchaj, no i co ci to da? No i co ci to da? To znaczy ja to w nawiązaniu do świata duchowego, psychiki człowieka. No i dlatego tutaj dobre miejsce ma, swoje miejsce dobre ma psychologia, proszę Państwa. Bo psychologii jest brak. Biblia mówi tak, co człowiekowi to da, gdy cały świat pozyska, a na duszy swej szkodę poniesie. No i teraz okazuje się tak, że bardzo dużo ludzi jest nerwowych, ludzie są psychiczni, ludzie nie rozumieją pewnych rzeczy, pewne rzeczy upraszczają i ten mózg mają bardzo brzydki. Biblia mówi o czym innym jeszcze, że Bóg Jahwe bada serce i wątrobę, i nerki jeszcze. Proszę Państwa, co to jest? No, osobowość. Właśnie. Zapraszam do czytania Pisma Świętego. Bóg widzi serce Twoje. Bóg widzi nerki, wątrobę Twoją na odległość i wie, jaka jest Twoja osobowość, jaki Ty jesteś. I teraz, jeżeli mówimy, że pewne rzeczy są obrzydliwe, obrzydliwy sposób myślenia, chciwość, wkładanie do worków tu w Warszawie. Bardzo dużo ludzi mamy, może do szarytek byście poszli, się zapisały, proszę Państwa, do szarytek. Takie dwie dziewczyny siedzą, do szarytek może byście poszli, się zapisały. Na pewno jakaś korzyść byłaby duchowa, ale proszę Państwa, ludzie wolą mieć niż być. No to być to jeszcze by chciała mieć docent, doktor habilitowany, magistrem przynajmniej, prawda? Ale to teraz już też nie jest modne. Także proszę Państwa, zapraszamy do lektury Pisma Świętego. Oczywiście, że w bibliotece, tutaj jest biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, to więc w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego jest dział religioznawstwo i Biblia na pewno jest. No i dobre są opisy, tłumaczenia Biblii, są, jest.
Ale po co to komu? Po co to komu, skoro teraz taki czas, że trzeba mieć? Że trzeba mieć. No. I Bóg widzi, że Bóg jeszcze ma cierpliwość ten świat trzymać w takiej pozycji. Tam też salę kazimierzowską możecie zobaczyć. Tutaj możecie zobaczyć, że Jan Paweł II wasz był, bo Warszawa jest katolicka. No ale to my mówimy tu o mafiach żydowsko-watykańskich. No to co? To czyli, że ludzie się wydali, że oni sami sobie krzywdzą, że oni sami sobie szkodzą, proszę Państwa. Także szarytki, zapisz się durna do szarytek, to będziesz mądrzejsza, będziesz człowiekiem bardziej uduchowionym. Myśmy tutaj mówiły w kanale El Mercedes, żeby ludzie bardziej chodzili na msze swe. No, mówimy na przykład z punktu widzenia Świadków Jehowy, czy mormonów, czy badaczy Pisma Świętego, czy no nawet może i zielonoświątkowców, którzy są tacy też uduchowieni dziwnie. No zawsze byłoby to z korzyścią dla człowieka, żeby więcej psychologii, mądrości. Mądry głupiemu ustąpi, a tak w Warszawie nie ma, bo skończyła Uniwersytet Warszawski i strasznie się oburzała. Jest dlaczego? Głupia!